Jeszcze jeden komitet. Komitet możemy, to już wiadomo imiennie, komu mogą za to podziękować. A wracając do Moniki, to chciałam powiedzieć, że ja wiem, że ona dzisiaj inaczej sobie wyobraża swoją drogę zawodową, ale myślę, że wygramy i wtedy Monika będzie jeszcze raz da się przekonać, żeby pracować na rzecz naszego miasta, że przyłoży się do tego, by wreszcie powstała tu strategia kultury, którą ona będzie tworzyła, ale również realizowała. Tego sobie bardzo życzę. To jest cały komitet nasz na dzisiaj. Chciałam jeszcze dodać tylko, że jak Państwo widzą, jest to grupa bardzo różnorodna. W tej różnorodności jest nasza siła. Jest to grupa niezależna. W niezależności jest nasza podwójna siła. I też jak ja teraz mówię w ciemno, bo nie wiem, jakie są osobowe składy innych komitetów. Natomiast jestem przekonana, że jest to jedyny komitet, w którym większość stanowią kobiety. Ale jak widać, nie jesteśmy sabatem, bo panowie też są z nami, wspierają nas, bardzo nam pomagają. No ale z racji tego, że działam w Stowarzyszeniu Kongres Kobiet, to chyba nie może nikogo dziwić, że stawiam na kobiety, bo też uważam, że Tomaszowowi potrzebna jest kobieca ręka, tak ujmując najkrócej, kobieca wrażliwość w rozwiązywaniu pewnych problemów, które były i po wyborach będą te same problemy, natomiast na wiele z nich musimy inaczej popatrzeć, inaczej na nich podejść. Także ja mam tyle. Jeżeli Państwo dziennikarze mają jakieś pytania do mnie bądź do któregokolwiek z kandydatów, to postaramy się odpowiedzieć. Czyjeż to? Jak to wyglądała kampania wyborcza? Zgodnie z harmonogramem kampania będzie dynamiczna. Myślę, że w wielu miejscach będzie żywiołowa. Stawiamy na liczne kontakty z mieszkańcami miasta, z różnymi środowiskami. Chcemy iść do ludzi i mówić im o naszym programie, o tym, jak chcemy to robić, kim chcemy to robić. Na pewno będzie transparentna. Też zwracamy się do naszych sympatyków, żeby nas wspierali finansowo. Zapewniamy, że z każdej złotówki się rozliczymy. Co tam, Janeczku?